śnieg, pada śnieg, dzwonią dzwonki. Już nie dzwonią dzwonki. I przed nami Maja, Maja. Jest FBI. Dobra. FBI. Nic nie rozumiem. Cześć. Cześć. Hej. Cześć. Cześć. Hej. Tu kulturki, kulturki. Kulturki, kulturki. Czyli Ola, Maja i mama. Ola, Maja i mama. No zaraz ty mówisz mamo. I ja. Mamo. Nie, ale mówisz i mama. Moja, nie. Maja, Ola i mama. Powiedz to. Maja, Ola i mama. No widzisz? Dobrze, masz to widzę. Zawsze mówić. A nie widzę, ale słyszę. Dobra. Zaczynamy? Kulturki. O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy? Porozmawiamy o Miździołki wracają, czyli Kaszydło rządzi. Kaszydło rządzi? Tak. Miździołki, już się spotkaliśmy z Miździołkami raz. Więc powiedz, Kaszydło to jest Kaśka, czyli Ania to jest geniusz. A ale Miziołek zaraz. To Miziołek. Ale przecież jak słuchaliśmy, rozmawialiśmy o ostatniej książce, to przecież Kaśka to był jakiś bobas, jakaś ale, mała dziewczyna. Ale ona miała 5 lat. No właśnie. Ale mała. Teraz ona ma 12 lat. I potwór 9, czyli Ania 9. Jaka Ania? No Ania to jest geniusz. Ania to jest ten mały potwór, o którym... Mały geniusz. A to był bobas. To ten mały w kołysce. Aha, dobra, już wszystko rozumiem. A Kaśka z 5-latki nagle się staje nastolatką. Tak. I ile ma lat? Chyba 12. 12? 12, bo zawsze Miziołek miał 12, ona ma 12 i teraz pewnie będzie kolejna część, jak ma Ania mała dziewczynka. Ania będzie miała 12. No dobra. Po 12 idzie. Okej. Okay. To opowiadajcie. Bohaterowie są ci sami? Tak, ci sami. Jest mamiszon, papiszon i nie są te sami. Ogryzek zamienia się na Frania. Na Frania. Frania to jest szop pracz, którego, bo taka Róża, koleżanka z podstawówki tego papiszona, ona dała mu szopa do domu. Żeby się opiekował właśnie, jakby, bo jego mama bo nie chciała, była... bo, jego, nie. bo jego mama, właśnie z tej podstawówki, ona właśnie takie prowadziła takie zoo i ona dała ale jakie to było im do... No normalne zoo. I dała im do opieki małego szopa pracza, dlatego że jego mama nie chciała go, a on był taki słodki, jak oni teraz przyszedł, że w czapce i z tego, i oni powiedzieli, i z tej czapki wychylał najpiękniejszy łebek na świecie. Ale jak taki dziki szopracz do domu? Nie, jakby, bo w tym ogrodzie zoologicznym, ta Róża miała ogród, ona była kierowniczką tego ogrodu zoologicznego i to nie był jakiś ekstra ogród zoologiczny i nie było tam dużo ludzi, żeby się nimi opiekować i ta mama tego Frania wyrzuciła go z miotu. I on, znaczy z miotu? Miot to jest wszystkie młode, które się urodziły w jednym jakby porodzie. I jakby po prostu... To jest miot się mówi. I jakby po prostu... oni brali wolontariuszy, którzy będą w domu opiekować tymi zwierzętami. Mhm. I oni, i ten papiszon przywiózł taki mokry, w takiej czapce, w takim tym Frania. Naprawdę? W takim tym? Czyli czym? W takim, chyba to było w czapce czy we swetrze? W czapce. Na pewno? Tak, to było na pewno. Na stówę. No dobra, no dobra. To dostali Frania zamiast... Ogryzka. Ogryzka. Co się stało z ogryzkiem? Umarł. Nie wiem. Pewnie umarł. Pewnie był stary, co? No bo jednak trochę lat minęło od... 7 lat minęło, więc no ale ogryzek od opowieści uciekł też. Mógł uciec, dlatego że szczury uciekają. Od opowieści Miziołka do opowieści Kaszydła trochę czasu minęło. On już był dorosły wtedy. Prawda. Miziołek był dorosły. Miał tutaj taką kością brudkę. Pisał maturę w tej części. Ło! To stary już był naprawdę stary byczek. Maja nam tu łyżką strasznie tarabani. Ola zaraz nam tu będzie drugą łyżką tarabanić, bo obie piją czekoladę. Niezbyt dobra, nie polecam. Wiecie co, ja jestem bardzo ciekawa, czy mama, mamiszon się nauczył gotować. Mhm. Tak? Mhm. Lubi no świetną szarlotkę. Nie, Maja, ona... pamiętasz, była taka jedna historia, że mamiszon postanowił zrobić bloga kulinarnego i nagrał filmik. I ta Ania i ten
i te gaszydło, wszyscy się bali wyjść. Papieżny też się bał wyjść z pracy, żeby z niego się kumple nie śmiali. One przyszły do szkoły i w ogóle wiwat wszyscy, one są sławne w tej szkole, że ich mama tak, takie ekstra śmieszne robi te filmiki i wszystko, jakieś jajka spadają na podłogę. Nie, że ona tak robi na komputerze, bo nie myśleli, że to ona robi na komputerze, nie na żywo, tylko ona to robi te sceny na komputerze, te jajka spadają, to ona to wszystko na komputerze robi, a naprawdę nie, to tak specjalnie, a to ona tak naprawdę jej się nie udawało. Niesamowite. Czyli co? Mama się nie nauczyła gotować, ale próbuje bloga kulinarnego prowadzić. Mhm. Nie, ale umie robić jedną rzecz. Czyli co, takie nowe technologie próbuje wykorzystać? Mhm. Czyli bloga prowadzi, tak jak wy prowadzicie podcast, to ona prowadzi bloga. A czy my coś udajemy? Nie da się udawać, co? Znaczy fajnie, bo nic nie widać. Teraz Maja mi pokazuje na migi, że musi się napić czekolady. Nie, pokazuję ci na migi, żebyś ty się napiła. A, żebym ja się napiła. Ja nie mogę. Jaka pyszna. Jejku, jaka słodka. Maja, ty zabiłaś. No dobra. A co robi tato? Tata pracuje w biurze. Dalej? To samo? Tym samym się zajmuje co wcześniej? Tak, bo on jest takim programistą. Jeszcze opowiem o takiej super rzeczy. O takiej historii, jak tata dostał nową szefową. Ma ładne nogi i mama zaczęła tam miszą stukać garnkami. Ale to było w pierwszej części. I to... Ale faktycznie. Sorki, pomyliłam się! A to... Tak, już wiem co opowiem. O tym jak była jakby taka... Jakby jak byli rodzice i oni pokazywali jaki mają zawód. Na początku byli rodzice jednego, potem drugiego. Ale gdzie byli ci rodzice? Jakby w szkole, żeby pokazać, że rodzice mają pod Kaszki, górkę. Tak, pod górkę. Dwa, bardzo mi się zapamiętał. Pierwsze, właśnie papiszona, on się bardzo stresował. I on pokazał jak się projektuje różne rzeczy. Nie, on pokazał sztuczną muzykę. Ale na początku zrobił jakieś różne. Potem sztuczną muzykę. Dwa były pana coś tam Jana i drugi, i jeden z nich, były trzy, a jeden z nich był zrobiony przez komputer. I wybrał trzy osoby i jedna z tych osób grała na flecie, to taka dziewczynka. No i oni mieli wybrać. Każdy wybrał ile. A potem... A co, mieli wybrać, które było przez komputer, tak? Tak. A wszyscy wybrali źle i potem pan Żurek, ich wychowawca, on musiał porozmawiać z taką Emilką, taką jakby stworzoną istotą na komputerze i musiał... Z takim botem. Tak, i chciał ją przechytrzyć, ale nie dawała się. Nawet... Czyli ona była taką sztuczną inteligencją. Tak, i ona... Nawet tak śmiesznie odpowiadała, ale najlepsze było to mama Kurduli, że ona jakby nie pracuje. Ona nic nie powiedziała, tylko puściła filmik. No i tam było, jak ona przewija, jak ona robi, co ona robi, jak ona gumę komuś wyciąga z włosów. I co ona cały robi? Dzień ona jest fryzjerką, tak? Nie, ona... Ona jest gospodynią domową. Ona jest gospodynią domową, bo ona nie ma pracy. No i ona o północy kładzie się spać, a rano o 5 musi wstawać. No właśnie. No dlatego. Czyli co, bycie gospodynią domową to jednak jest praca. I to ciężka często. Mhm. Prawda? No bo ma się dzieci. A wiecie, co jest najgorsze? Co? Że nikt za tą pracę nie płaci. No bo to jest twoje, każdy to ma. Każdy musi się zajmować swoim domem. No tak, ale często jest tak, a przynajmniej było tak w przeszłości, częściej nawet, że to jednak tylko mężczyzna pracował, tak? A kobieta mówiła się, że siedzi w domu. Tylko czy ona naprawdę siedziała i nic nie robiła? Nie, ona często pracowała i to do późnej nocy, tak? Bo co w takim domu trzeba zrobić? Przygotować coś. Obiad. Posprzątać, ugotować, wyprać, wyprasować, zrobić zakupy, podlać kwiaty, umyć podłogi. Odkurzyć. W ogóle jest... Umyć kurze. Cały czas jest coś do zrobienia w takim domu, prawda? Nawet jak się w teorii siedzi w domu... To jest mnóstwo pracy. A niestety... I mama siedzi w domu, nic nie robi, tylko przed komputerem.
No, mama pracuje w domu akurat, ale wygląda jakby nic nie robiła, oczywiście. Sobie grzecie tam. Tak, gra sobie w gry, a Mongusy sobie gra sobie w jakiegoś duka. Maja mnie zdradziła, różne rzeczy. Że ja w pracy gram w gry. Bo mama pracuje w pracy, gdzie się gra w gry. Gra w gry. No, ale nie tylko. Ale ja bym chciała tam pracować. Ale my mamy w piątek specjalną wydzieloną godzinę na granie. Tak. I to nie wszystkie tylko w piątek. Ale to nie wszystkie piątki. No ona dobra. Ma w poniedziałek, we wtorek, we czwartek, także w piątek. Najważniejszy wniosek jest taki, że bycie gospodynią domową to ciężka praca. No i tylko i nie mówmy, że one, że panie, które są gospodyniami domowymi, nic nie robią. Właśnie ta mama dostała największe oklaski. No właśnie. I wiesz bo co? Bo robiła robotę, co? Bo ona robiła takie oklaski też i tata Wandzi. Tata Wandzi, takie dziewczynki, z której kochali się wszyscy chłopacy w tamtym w zeszłym roku. Nie będzie, że ona się wyprowadziła. Znaczy, ona w zeszłym roku się nie kochali, ale ona miała czwórę zachowania na koniec roku. No i musiała zmienić szkołę. No jak to tak? No i ona zmieniła szkołę. No. I potem, no i oni się zakochali w takiej dziewczynce Milenie i teraz... Nie gadaj. No i dlaczego ten tata Wandy dostał oklaski na stojąco? Nie wiem. Wiesz dlaczego? Bo on był lekarzem i on... Wygoogluj sobie, mamo, przez co. Wkładał kamerkę do brzucha i oglądał jelita od środka. Tak, i on to nagrał w tej kamerce i pokazał im, jak wygląda. No. Jak ciało wygląda od środka? No. Ale kolonoskopia czy gastroskopia? Kolonoskopia. Kolonoskopia. Czyli? No kolonoskopia to jest od strony pupy. A gastroskopia to jest od strony buzi. No bo układ pokarmowy zaczyna się od jednego otworu, a kończy na drugim otworze. Zaczyna się od otworu gębowego. A kończy się na otworze pupowym. Odbytowym. A ja myślałam, że nie przez pupę. Ja myślałam, tak, że... Tak, kolonoskopia jest przez pupę. Tak. Ale jak? Przecież w pupie nie mamy dziury. No jak nie? No, ale jest dziura, ale tam się mamy jelito... małą. No mała, ale tam się da włożyć kamerkę. Ale jak może się czuć ktoś, kto ma taką kamerkę w środku swojego organizmu? No nie wiem. Ale to jest ważne badanie, słuchajcie. Zarówno gastroskopia, jak i kolonoskopia to są badania, które naprawdę warto robić. A ty też mam tak robić? Jeszcze nie miałam akurat kolonoskopii nigdy. Dlaczego? Nie miałam, po prostu. Jeszcze tak nie miałam nigdy skierowania, ale warto też robić profilaktycznie. Dlaczego? Dlatego, że znaczy profilaktycznie? Jelita, często w jelitach często tworzą się jakieś niebezpieczne zmiany. Znaczy profilaktycznie? Profilaktycznie to, żeby zrobić to zanim będziesz chory. Naprawdę, okay. Mocno. Czyli jakby przy pierwszych objawach. Przy pierwszym, jeszcze nawet jak nie masz objawów, ale żeby sprawdzić na wszelki wypadek, tak zwany. To są bardzo ważne badania, ponieważ podczas takich badań może się okazać, że już się robią jakieś niebezpieczne zmiany w jelicie. A takie zmiany mogą się później przekształcić w coś niebezpiecznego. Ale raczej, ale jak ktoś powie, że przez buzię, to przez buzię. No gastroskopię się robi przez buzię. To się wtedy bada tutaj, raczej te górne, jakiś tam żołądek, tutaj, tą część. Serce? A jelita bardziej się bada od strony drugiej, czyli od tą kolonoskopią. Serca nie, gastroskopią się serce nie bada, bo to się bada układ pokarmowy. Mhm. Ale mówię, że oba te badania są ważne. Teraz o książce, a nie o No nie chciałam powiedzieć tylko o tej gastroskopii, bo to jest bardzo ważne, bardzo to są ważne badania. I jak dzieci nas słuchają, to mogą przypomnieć rodzicom, że warto się badać. Ale mamo, bo na przykład, ale lekarz zagląda do pupy. Ja wiem, ale są na przykład takie niebezpieczne nowotwory właśnie jelit, które nie dają objawów, a jak już dają objawy, to jest za późno. Dlatego warto robić sobie kolonoskopię. Ale to ktoś komuś zagląda do pupy. No tak jest. No, no i dlaczego lekarze mogą zaglądać do pupy? No bo to są lekarze. Ale lekarze mogą zrobić sobie zdjęcie. Niektórzy powinni im za to dziękować, jak są chorzy. Dokładnie tak, dlatego że oni są lekarzami i oni mają ci pomóc.
I takie badanie może Ci bardzo pomóc. Więc ale może to nagrać na Instagrama i to wrzucić. Nie, no nie mogą. To jest tak zwana tajemnica lekarska i oni nie mogą o takich badaniach, takich filmików. Zresztą, co za filmik? Kogo to interesowało? Ole! No, może wiecie, na jakiejś lekcji gdzieś tam to jest ciekawe, ale zasadniczo no to niektórzy nawet są tak wrażliwi, że nie lubią takich filmików oglądać. Ale ja bym chciała jeszcze do jednej rzeczy tutaj nawiązać, o czym Maja powiedziała, o tej sztucznej inteligencji. Bo wiecie, to zobaczycie na naszym Instagramie, ale w ostatnich, naszą ulubioną zabawą jest zabawa właśnie ze sztuczną inteligencją. Dlaczego? Bo robimy super rzeczy na naszym super tworzymy programie. Obrazki. Nie, nie zdradzimy Wam, jak się nazywa, bo zgapicie od nas. Nie ma problemu. Jak to nie? Tworzymy sobie obrazki przy pomocy sztucznej inteligencji. Takie inspirowane lekturami, które czytamy, książkami, które czytamy. Ale zdradzi, jaka to jest aplikacja? Midjourney. Midjourney. Pisze się. Myślę, że nasi słuchacze sobie znajdą, a jak nie, to poproszą rodziców. Midjourney. Jest tam wersja bezpłatna, można trochę sobie popróbować i zobaczyć. Ale naprawdę polecamy, jest fajna zabawa, dużo śmiechu. Szczególnie przy przerabianiu tych obrazków. Na przykład. Ale też dużo pracy. Wychodzi jakiś koleś z 10 palcami. Tak. Albo jak wychodzi taki gruby pan z człowiekiem na smyczy. I bardzo nas tam fantazja ponosi. I oprócz tego, że takie inspirowane książkami tworzymy obrazki, to jeszcze można stworzyć takie po prostu, co wam fantazja podpowiada, to można sobie zobaczyć, jak wygląda. I to jest bardzo sympatyczne i przyjemne zajęcie i wciągające strasznie, dużo czasu na to spędzamy. No ale wracamy do naszej rodziny Miziołków. Ola, opowiedz o swojej ulubionej sytuacji, przygodzie, którą miała Kaszydło. Że to chyba była nawet w pierwszym rozdziale, że ten Miziołek się podchochiwał w takiej belni. I ona przyszła do nich do domu. Miziołek w sensie ten starszy brat. Tak, tutaj. No właśnie. Ona przyszła do nich do domu, żeby niby pożyczyć książki. I wtedy, ale wtedy ta bo nie znam ten mały numery. Potwór. Maja by się od razu zorientowała, jakby ktoś przyszedł do niej po książki, aby się w niej kochał. Ten mały potwór był bardzo niemiły, dlatego że zaprosił tą Bellę i pokazał jej wszystkie śmieci, Mizioła i w ogóle. A Mizioł w tym czasie sobie pryszcze rozwalał i wyszedł z łazienki z taką klamerką tutaj na włosach i tutaj takie... Było bardzo niemiłe z tej strony. Takie... Tak, no a potem one były... Czyli co, wkopała go? No. A potem ta Bella sobie już poszła i więcej nie wróciła. A i one postanowiły to odwlec, żeby nie było Miziołowi przykro. I one się umówiły z tą Bellą, bo ona chciała być fryzjerką, a mało osób chciało jakby być takim testowanym na jego włosach. I one się zgłosiły do niej. Taką modelką. Tak, i nie, ale jakby. Mówię ci, bo zaraz się powiem. One się zgłosiły do niej, poszły tam do niej. Kto? Kaszydło i kto? Kaszydło i ta. I mały potwór. A, i mały potwór. Tak. Super. I one tam poszły do niej za to, że on się umówi z, że ona się umówi z Miziołkiem. Czyli takie dobre, żeby były dla brata swojego. Tak. I one tam poszły i wróciły z takimi poprzyklejonymi na włosach, jakąś taką wielką tutaj. Mamo, nigdy w życiu czegoś tak strasznego nie widziałaś, takie tutaj koła. I pomalowane wszystko lakierem do paznokci. Do włosów. Nie, i on powiedział, nie, to nie był chyba lakier, to chyba był... I wtedy papież powiedział, to chyba był klej do tapet. No bo to był klej do tapet. No i ona im to wszystko przykleiła, to było tak trudne w końcu do odklejenia. A potem się okazało... Nie musiały obciąć włosów później? No, musiały. Nie, one to parę dni myły taką gorącą wodą. Żeby to rozpuścić. Ojejku, jakie to musiało być straszne. Wyobrażycie sobie na tych swoich długich włosach? Taki klej do tapet? Fuj. No, ale wtedy one to powiedziały Miziołowi, a on się z niej śmiał. A one powiedziały Miziołowi, że one to zrobiły dla niego. A on powiedział, w sobotę, bo wiecie, bo ja już się umówiłem z Marzeną. O nie, naprawdę? Tak. Umówił się z dwiema dziewczynami naraz? Nie, bo nie wiedział, że on, że,
No ale która mu się bardziej podobała? Marzena czy Bella? Marzena. O, Marzena. Bo dopiero ty poznał Marzenę. No bo dokładnie od pierwszego widzenia, a dokładniej to jak spojrzał w jej bluz. Tak powiedzieli. Naprawdę. Naprawdę. Ale jak byście przeżyły te wątki miłosne? Czekaj. No dobra, to te historie miłosne jakoś przeżyłyście. Tak, ledwo. Ledwo? Bo ta Marzena była aktywistka śmieci. Aktywistka? Ekologiczna. No i co robiła takiego? Mówiła, nie! Bo ona powiedziała do Miziołka, nie wyrzucaj metalu do zmieszanych! I ona, spojrzała na nią. Umówisz się ze mną? Czyli co, robiła ją taką edukację ekologiczną? No i wtedy ona powiedziała, tak, jasne. I on Maja sobie wymyśla. I on po tej ramce był wesoły jak prosie w błocie. Nie wiadomo dlaczego. I dzięki temu kaszydło zabrało. Nie, namówiło go, żeby oddał jego ulubioną bluzę. Bo ona mówi, bo wiecie, trzeba korzystać, bo to jest taki cudowny moment, kiedy ludzie chcą się dzielić. A kaszydło miała jakieś koleżanki albo... Nie. Miała, przecież te najlepsze. Kurdule. Kurdule, Truśkę i Oksanę. Oksanę, tak. Kurdula, Truśka i jeszcze jedna bardzo lubiłam. Taką, jak oni byli u Kurduli w domu i były takie Winifreda Klotylda i Winifiusz. I oni pluli im do... Dziwne imiona trochę. Pluli im do lemoniad. No Winifiusz. I oni mieli... I ona powiedziała, że ona musi co najmniej do wtorku zostać u Kurduli, dlatego że mają mnóstwo rzeczy czy Wiktor ożeni się z Kamilą, czy bla 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 bla. Kto jest najlepszym chłopakiem w szkole? Czy jej się też podobał takie, jakiś chłopak? Ale nie, kto jest naj... Nie, jej się nie podoba. Kto jest najlepszym chłopakiem w szkole i dlaczego Tymon? Kto jest najlepszym chłopakiem w szkole? I tak, nie, ja już przewidziałam, że uznają, że Tymon, więc i dlaczego Tymon? A kto jest najlepszym chłopakiem w szkole? I dlaczego Tymon? No u ciebie Ola jeszcze sam w klasie jest Tymon. Tymon? Nawet dwóch. No tak. Nawet dwóch. A u Maj nie ma. U Maj nie ma Tymonów. Nie ma Tymonów. Zero Tymonów. A co lubiła jeszcze kaszydło robić po południami? Ja lubię, wiem. Oprócz spotkań wyprowadzanie, szopa pracza. Wyprowadzała go na smyczy? Tak. Serio? Tak, najpierw w wózku dla lalek. Ale oni później nie musieli go oddać, tego szopa? Nie. Nie, on sam uciekł. I już do nich? Na nie. Zawsze? On sam uciekł na wolność. A, na wolność, nie, to dobrze. Nie. Nie, oni go znaleźli u tego sąsiada. A tak, bo taki sąsiad go ukradł. Nie. Bo on go chciał oddać do opieki społecznej. Czy jakoś tak chciał go oddać do sądu, żeby nie było. Bo to był taki wścibski sąsiad, taka typowa wścibska sąsiadka z typowym wścibski sąsiad. A co to znaczy być typowym wścibskim sąsiadem? No takie, że patrzy wszystko przed lornetkę. Podsłuchuje. Tak, taki ja sąsiadem. A nie jesteście takimi wścibskimi sąsiadami? Nie! Komu byście polecił dziewczyn tą książkę? Mamie! Wszystkim mamom! A dlaczego? Co wam się tak podobało w tej książce, żebyście poleciły ją wszystkim? Mamom i dzieciom i... Nie tylko mamom. Nastolatkom. Wszystkim, tylko co mamom. Co wam się najbardziej podobało? To, że... Chcemy polecić to mamom, dlatego, że... tam były, jak mamisz, on nie umiał gotować, no najpierw mogły się też nauczyć do gotowania. Wiadomo. Ja myślę, że taką największą zaletą tej książki jest to, że ona jest po prostu super zabawna. Jak była ta część... Jednego tulipana nowaczka. Jak była ta część o Miziołku, to tamte żarty, to niektóre były takie suchary już, nie? Takie nieaktualne. Takie... Z dawnych czasów, że tak powiem. Uwaga, jeszcze będą kłopoty. Tutaj już było trochę bardziej nowocześnie, prawda? Tak. Już trochę bardziej tak współcześnie, bym powiedziała, jeśli chodzi o humor. Ale bardzo zabawne. Znaczy, mi się obie części bardzo podobały i obie były zabawne dla mnie. Ale w tej części chyba było mniej rzeczy, które musiałabym dziewczynom tłumaczyć, że jednak są śmieszne i nie musiałam przekonywać, że coś jest zabawne.
Tak, a... W tamtym czasie trochę jakby tak, tak się nie mogłam, najpierw nie mogłam zrozumieć, co jest w tej rzeczy śmiesznego. No właśnie, a tu już było tak śmieszniej, prawda? W tym też wiele rzeczy nie rozumiałam, co jest śmieszne. No, no bo jednak trzeba przyznać, że taki język młodzieżowy i to, z czego się śmieje młodzież i co uważa za zabawne... Ale ja powoli zaczynam rozumieć, to wiem, że czasem je muszę tłumaczyć Mai. Tak, ale to się bardzo szybko dezaktualizuje, tak? Czyli szybko wchodzi jakaś nowa moda, na jakieś nowe słówka, nowe tak, wyrażenia. Tak, a poza tym ja... Pamiętam, że Maja często mnie pytała, co to znaczy, coś tam... A używali słowa essa? Nie. No nie. A podobno w zeszłym roku to było najmodniejsze słowo wśród młodzieży. To było chyba najpopularniejsze, ale tak, nie wiem, ja się nie znam na... Ja się nie znam na tym. Młodzieżowe słowo roku to było. Essa. Serio? Essa. Młodzieżowe? Ale ja pytałam młodzieży, żeby nie było. To mało tak dzieciaków młodzieży tego używało, prawda? A no mamo, ty się tutaj zdziwisz. Tu się zdziwię? Tak. Jednak używaliście tego w szkole? Często? No mamo, zdziwiłabyście. Tak? No dobrze, to wolałabym się zdziwić. Spoko, nie mam z tym żadnego problemu. Tak, nie mam z tym żadnego. Jak jest to słowo dla was essa, essa, to niech tak będzie. Mhm. Ale jakbyś kiedyś próbowała czytać jakąś książkę z moich czasów i zastanawiała się, co różne słowa znaczą, to zapraszam. Adama Bagdaja trochę. Ale Adam Bagdaj to nie jest z moich czasów. Adam to jest bardziej jest... z czasów babci. Okej. Okay. Więc to babci musisz zapytać o pewne rzeczy. Ale co jest ciekawe w tej takich słówkach młodzieżowych, to to, że one często wracają. I ta moda wraca na niektóre słówka. I czasami wracamy do takich starych słów. Chociaż tak w ostatnich latach patrzę, że... Pamiętam, że w Adamie Bagdaju walić się to chyba było chodzić gdzieś. Walnąć się. Że walnąłem się coś tam. No tak, było, było. To zastanawiam się, jakie jest teraz młodzieżowe słowo na pożegnanie. Pa. Maja mówi, że pa. Narka. Narka? No. Tak? Dalej narka? Narka to już tak dosyć długo no, jest. No, pa, cześć. Nara. Nara, no. Pa. Pa. Do usłyszenia następnym razem. Razem.